Jest to projekt, w którym drukujemy na drukarce trójwymiarowej. W pierwszej kolejności kościec człowieka w zakresie obszaru miednicy. Następnie do tego dodrukowywany jest taki powłoka, która będzie stymulowała powierzchnię ciała, powierzchnię skóry. No i trzeci tak jakby etap to będzie zalanie odpowiednią substancją. Całość się domknie stworzeniem takiego pewnego fantomu właśnie okolic miednicy, który ma być wykorzystywany do pewnych badań naukowych, do wdrażania pewnych procedur leczniczych, które mają skutkować jak najbardziej efektywną radioterapią właśnie tutaj obszarów można to powiedzieć ginekologicznych obszarów miednicy, też pęcherza moczowego i nowotworów właśnie tam występujących. Mamy finalną wersję wydrukowaną z systemu kostnego, właśnie finalną wersję tej takiej, nazwijmy, roboczo-skorupy, która będzie jakby formą dla zalania tą substancją, która by udawała te tkanki miękkie, więc jesteśmy przed etapem jeszcze uszczelnienia tego modelu i możemy go zalać i już wtedy poddawać testom.